W dzisiejszym filmie przedstawię wam 3 teorie spiskowe dotyczące Minecraft. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. Bo po tej statystyce widzę, że dużo osób nie ogląda, a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Jak masz jakąś teorię dotyczącą Minecraft, możesz ją napisać i wysłać na mojego maila isupermwk@biznesmopadgmail.com. Zapraszam serdecznie do playlisty, która w tym momencie wyświetla się w celu nadrobienia poprzednich odcinków. Dobra, pierwsza teoria opowiada o tym, czym tak naprawdę jest niebieski duszek nazwany Alay. Jak każdy dobrze wie, w nowej aktualizacji Minecraft 1.19 dodano nowe przyjazne moby, Alaye. Są to małe niebieskie duszki, które jak uwolnimy z leśnej posiadłości, będą za nami latać i zbierać przedmioty, które damy im do trzymania. Dlaczego Alaye są przetrzymywane akurat w Mansion? Teoria, o której wam opowiem, mówi o tym, że Alay jest dobrą wersją Vexa, którą przywoływacz nie dał rady zakląć na swoją złą stronę. Jak dobrze wiemy z poprzednich odcinków, przywoływacz jest ostatnim z ocalałych Czarnego Zakonu, który używając czarnej magii stworzył totem nieśmiertelności. Jest to agresywny mob, który za pomocą swoich umiejętności przyzywa małych strażników, znanych nam jako Vex. Widzicie to podobieństwo? Vex jest takiej samej wielkości co Alay, jednak różni się teksturą i w ręce trzyma miecz. Przez efekt, jaki nadał mu przywoływacz, jego twarz się zmieniła, a w ręce pojawiła się broń. Co jeżeli Vex to tak naprawdę Alay, jednak zaklęty przez przywoływacza tak, aby był dla niego posłuszny? Jest na to parę dowodów. Jeden wam już przedstawiłem, że są bardzo podobni, jednak drugi świadczy o tym, że może być coś na rzeczy. Chodzi tutaj o to, że Alaye są zamknięte w specjalnych klatkach na piętrze w posiadłości. Nie wiemy dlaczego są uwięzione, jednak możemy się domyślać. Przywoływacz przetrzymuje je po to, aby użyć czarnej magii, żeby dołączyły do jego reszty małej armii. Nie mamy jednak takiej pewności, bo jest cień szansy na to, że Alaye, które są w klatkach, są zbyt odporne na czarną magię, przez co nie da się ich zaczarować. Klatek jest więcej niż jedna, więc albo przywoływacz ma zbyt mało energii, żeby je wszystkie zaczarować, albo po prostu przetrzymuje je w innym celu. Jakim? Nie wiadomo. Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało możecie napisać w komentarzu. Druga teoria opowiada o historii powstania Ender Chestu. Każdy gracz Minecraft wie, że istnieją 3 rodzaje skrzyń. Zwykła skrzynia, skrzynia z pułapką i skrzynia Endu. Jak wiadomo, skrzynia służy do przetrzymywania przedmiotów, jednak miejsce w niej jest ograniczone, ale można ją powiększyć, robiąc podwójną skrzynię. Zastanawialiście się kiedyś, jak powstała skrzynia Endu i dlaczego nie można jej powiększyć? Teoria, o której wam opowiem, mówi o tym, że Ender Chest został stworzony przez zakon czarnoksiężników uprawiających czarną magię. Wszystko oczywiście działo się w czasach starożytnej cywilizacji, kiedy działo się naprawdę dużo. Jak pewnie wiecie, zakon był odpowiedzialny za stworzenie enchantingu oraz totemu nieśmiertelności. Są to przedmioty, które posiadają w sobie zasób niewytłumaczalnej energii, przez co mają takie działanie. Ender Chest powstał w tym samym czasie, co wymienione przedmioty. Zakon był rozmieszczony po całym kwadratowym świecie, przez co dostęp do niektórych potrzebnych itemów był ograniczony. Wymyślono wtedy skrzynię, która w każdym miejscu na świecie zawsze będzie trzymać te same itemy. Prace nad nią trwały naprawdę długo, jednak finalnie udało się ją stworzyć. Dzięki temu nie musieli oni podróżować przez portale, żeby szybciej dostać się do odpowiedniej lokalizacji po surowce. To, z czego jest zrobiona skrzynia Endu, może świadczyć o tym, że zrobiono ją tak, aby była wytrzymała i po zniszczeniu znikała bezpowrotnie. Dlaczego Ender Chestu nie da się powiększyć? Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że starożytny zakon nie potrzebował wielkiej skrzyni, tylko działającej skrzyni. Albo po prostu mogły występować jakieś problemy na etapie jej tworzenia. Na przykład znikające bloki, bądź sama w sobie konstrukcja. Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo pomysłów nasuwa mi się wiele. Na przykład taki, że być może ich moc była zbyt mała, aby przeteleportować większą ilość itemów. Tak czy siak, nie wiadomo. Jednak Ender Chest jest naprawdę przydatnym przedmiotem. Trzecia teoria opowiada o znaczeniu rogów kozy.
Grając w Minecraft możemy spotkać różne zwierzęta. Są świnie, krowy, kurczaki i kozy. Przy nich się zatrzymamy. Nie wiem czy wiecie, ale jest możliwość pozyskania rogu kozy, który wydaje z siebie dźwięki. Jak go pozyskać? To proste. Wystarczy wkurzyć kozę tak, aby na nas biegła i postawić przed nami blok. Koza uderzająca w blok straci jeden z rogów, który z niej wypadnie. Warto powiedzieć o tym, że istnieje ich 8 rodzajów. Teoria, którą chcę wam przedstawić, mówi o tym, że za pomocą rogów starożytna cywilizacja komunikowała się na odległość. Jak wcześniej mówiłem, jest 8 rodzajów rogów i każdy z nich wydaje inny dźwięk, który co innego oznacza. Pierwszy róg jest podpisany zaduma, co może oznaczać, że starożytna cywilizacja używała go w momencie zadumania, czyli myślenia nad czymś bądź planowania. Drugi róg jest podpisany śpiew, co może znaczyć, iż używano go w trakcie wioskowych biesiad bądź imprez. Trzeci róg, podpisany poszukiwanie, może oznaczać, że w momencie, gdy ktoś się zgubił, dmuchał w róg, dając dźwięk, dzięki któremu było można go zlokalizować. Czwarty róg, podpisany doznanie, mogło znaczyć coś ważniejszego, na przykład ślub z partnerką, bądź celebrowanie jakiegoś zwycięstwa. Piąty róg, czyli zachwyt, może oznaczać, że używano go w momencie uczucia do partnerki, albo kiedy dotarły do kogoś dobre informacje. Szósty róg, podpisany zew, może oznaczać, że w momencie niebezpieczeństwa dmuchano w niego, aby było wiadomo, kto woła o pomoc. Siódmy róg, podpisany tęsknota, jak sama nazwa mówi, świadczy o tym, że używano go w momencie smutku i tęsknoty. Ósmy, ostatni róg, podpisany marzenie, może świadczyć o tym, że używano go w trakcie ceremonii bądź jakichś rytuałów. Czy tak było? Nie wiadomo, jednak jako dowód można śmiało wskazać nową płytę, jaka występuje w Minecraft. Mowa tutaj o płycie numer 5, w której można usłyszeć używanie rogu w trakcie, gdy w wiosce panowało niebezpieczeństwo. To by było na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Bo po tej statystyce widzę, że dużo osób nie ogląda, a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Jak masz jakąś teorię dotyczącą Minecraft, możesz ją napisać i wysłać na mojego maila isupermwk@biznesmałpa.gmail.com. Daj znać, jak ci się podobał ten film i która teoria według ciebie jest najlepsza. Trzymajcie się, cześć!